Witam, zapraszam na porównanie najnowszej generacji przyrzutek Shimano DeORX T800 z długim wózkiem SGS i średnim GS. Kupując 12-rzędowe kasety Shimano, możemy wybrać między rozmiarami 10,51 i 10,45. Tak samo mamy teraz do wyboru dwie długości wózków. XT SGS może działać na obu, ale według Shimano krótszy GS nie obsłuży dużej kasety. Postanowiłem jednak przeprowadzić test i sprawdzić to samemu. Jak widać, wszystkie biegi weszły. Jednak nie jeździłem z tym zestawem, więc nie daję żadnej gwarancji, że będzie to działać w 100% dobrze. W takim razie po co w ogóle zastanawiać się nad GS-em? Jeśli jeździcie ostro, a na waszej trasie jest dużo korzeni, kamieni i innych wystających przeszkód, to im krótszy jest wózek, tym większy jest prześwit między nim a ziemią, co sprawia, że prawdopodobieństwo jego przetrwania rośnie. Jeszcze w rowerach z kołem 29 cali nie ma dramatu, ale przy średnim kole 27,5 będzie jeszcze parę centymetrów niżej. I tu sytuację ratuje przerzutka XT z wózkiem GS, który jest o 15 mm krótszy. Reszta konstrukcji jest dokładnie taka sama. Dużym zaskoczeniem było dla mnie, że wersja SGS jest lżejsza, więc mam nadzieję, że te dodatkowe gramy zostały dobrze wykorzystane na wzmocnienie wózka, który teraz będzie jeszcze odporniejszy. A czy XT 800 GS to nasza jedyna możliwość? Widziałem na YouTubie testy starszej generacji XT 8000 i co ciekawe, okazuje się, że ona też poradzi sobie z 12-rzędową kasetą 10,45, a dzięki użyciu kółeczek 11-ząbkowych jest ona jeszcze mniejsza niż najnowsze XT, więc można wybierać. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!